Hej, no czyli pastoracie w kolejnym z serii Pokémon Legends Arceus. No i ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w wiosce Jubilife i mieliśmy zaraportować wykonanie naszego zadania, abyśmy nie musieli zginąć marnie na obrzeżach wioski. Dobra, idziemy. Idziemy zgłosić się do kapitana. I zobaczmy. Zobaczmy, co powie. Czy zostajemy wcieleni tak naraz, znienacka, do grupy zwiadowców. Czemu ona do nas nie mówi, tylko obok? Jestem pewna, że kapitan Selene będzie bardzo zadowolona. To się okaże. Wydaje się, że nie będziemy musieli zostawić się na pewną śmierć. Gratuluję. Przeszedłeś próbę. Możesz zachować swoją tą saszetkę. I muszę przyznać, jestem pod wrażeniem. Nie byłam do końca pewna, czy obcy taki przypadkowy jak ty podoła zadaniu, ale udało ci się. Więc należy to do ciebie. Oto jest oficjalny uniform grupy zwiadowczej. Dobrze. Więc mamy Survey Corps Uniform. Przebierz się w pokoju, który wykorzystałeś na ostatnie nocowanie. Wtedy staw się na trzecim piętrze. Przedstawisz się w przebraniu dowódcy. To będzie twoja pierwszy oficjalny rozkaz od kapitana. No dobra, więc idziemy. Kiedy będziesz gotowy, to wróć do kwatery. Tam do siedziby bardziej. Dobrze, więc mamy nasze przebranko, tak więc możemy iść się przebrać. To było tutaj. No cóż, sama wioska Jubilife. No to jeszcze po niej trochę sobie pochodzimy, ale to za moment. Żeby nie robić pustych przebiegów, później dodatkowe zadania się tu pojawią i tym podobniej. Także teraz możemy się przed lustrem przebrać. Oczywiście to nie jest jedyny strój, jaki możemy tutaj mieć, bo można tutaj jeszcze mieć inne stroje, które z czasem mogą być dostępne. No i tak, co my tu mamy? Mamy tutaj sandały, które w zasadzie mamy, ale możemy je przebrać na buty zwiadowców. No i tutaj Survey Corps, Stops Uniform, a nakrycia głowy to chyba żadnego nie mamy. A może mieć kolor oczu, co ciekawe, lub... A, tutaj soczewki kontaktowe. Zaskakujące jest, że mają tutaj takie rzeczy dostępne. No dobra, to więcej rzeczy nie mamy. Przynajmniej na tą chwilę. Także jesteśmy w stroju zwiadowczym. Grupy Galaxy. No dobrze. Więc wracamy. O, dobrze wyglądasz w naszym stroju. Praktycznie jakby kapitan już go nakazał uszyć na ciebie, na miarę. O, widzę, że już się przebrałeś. Możesz dalej jakby wykorzystywać pokój, w którym spałeś poprzedniej nocy. Również możesz nosić to. I dostaliśmy czapę. No właśnie, tego mi brakowało w naszym stroju. No jest trochę stój teraz nawiązujący do tego, jaka miała postać w Pokémon Platinum. No w zasadzie ta gra poniekąd taką platyną, można powiedzieć, generacji 8 jest. A teraz przedstaw się dowódcy. W zasadzie taki poza już na generację też już się powoli zaciera, bo de facto po raz pierwszy wszystkie gry mają możliwość łączności między sobą. Dobra, tu ogólnie mamy jeszcze parę innych rzeczy na tym piętrze. Jakiś biur, nie biur. Tu jeszcze kogoś mamy. Może coś powinniśmy podchodzić z dystansem do kogoś, kto spadł dopiero z nieba. O, jest i Eevee. Eeveego de facto też będzie można złapać na dziko. Ale dobra, idźmy do Kapitan.
który jest tu. Więc oto jest i dowódca grupy. Czekałem tu na ciebie. Tak więc, chłodne spojrzenie kapitana. Jestem Kamado, dowódca grupy ekspedycyjnej Galaxy. Więc ty jesteś Hawkins. Tak jest. Przedstawiono mi jakaś sytuacja, włączając to, że spadłeś z, powiedzmy, tego portalu, to może nie do końca dobre określenie, być może tego rozbicia w niebie, w sensie tego pęknięcia. Teraz zobaczmy, co potrafisz. Zmierz się ze mną w walce. No dobra, to spróbujmy go zaatakować, ale raczej to na nic się nie zda. Masz sobie, powiedzmy, wigor, przyznaję. Ale musisz dalej popracować nad technikami sumo. Ale widzę pewien potencjał. Świetnie. Nie spodziewa się ciepłego przyjęcia przez wszystkich, naturalnie. Niektórzy powoli nabiorą zaufania do obcego, który po prostu spadł, przybył nie wiadomo skąd. Niektórzy jednak mogą widzieć w tobie zwiastun nieszczęścia. Ale przyszedłeś próbę, którą ci, powiedzmy, przekazano. Nieważne jak dziwnie możesz wyglądać, to ty jesteś teraz częścią wioski Jubilife. Więc teraz możesz poświęcić się pracy naszej ekspedycji Galaxy i skompletować Pokédex. Ale ostrzegam cię, Hawkins. Pokémony są strasznymi stworzeniami. Musisz mieć się na baczności, aby móc osiągnąć ten cel. Także tutaj zupełnie inaczej to wygląda niż w przypadku klasycznych gier, gdzie Pokémon to przyjaciel mój, a tutaj to wróg, którego trzeba okiełznać. A więc dowódca również się zaakceptował. Ale musisz zrozumieć to, że zaczynasz jako rekrut bez żadnych gwiazdek swojego rankingu. Innymi słowy, nie masz w zasadzie żadnego rankingu. Musisz dobrze się spisywać, a wtedy będziesz, znowu jako zwiadowca, a wtedy będziesz rósł w rankingach. Przy samej, bo widzisz, im więcej Pokémonów będziesz miał w Pokédexie, tym większy będziesz miał ranking. A praca nad Pokédexem również... A praca nad Pokédexem na pewno przybliży cię do twojego celu, czyli znalezienia każdego pojedynczego Pokémona. Proszę, będziesz tego potrzebował. Więc dostaliśmy jeszcze Pokébole, albo raczej przepis na wykonanie Pokébola, więc będzie nam potrzebny Apricorn i Tumblestone. Czy jakiś tutaj rodzaj kamienia. No i również 3000 na start, więc mamy jakieś pieniążki. To w sumie całkiem dobrze. Akari, jesteś ekspertką, jeśli chodzi o jakby tworzenie różnych rzeczy. Naucz naszego rekruta podstaw. Oczywiście, kapitan Selin. Dobrze, więc jako doświadczona craftsperson, czyli może rzemieślniczka, w pewnym sensie rzemiosła będziemy się uczyć, pozwól, że wyjaśnię ci, jak to wygląda. Więc powiedzmy, możesz robić własnoręcznie różnego rodzaju rzeczy. Możesz kupić przedmioty też w sklepie, ale oczywiście pytanie, czy będzie to tego warte. Bo możesz robić cenne rzeczy, nawet takie jak Pokébole. Więc pomyśl, nim coś kupisz, czy w zasadzie nie możesz tego sam zrobić. Dobra, udajmy się do może pracowni, więc mamy teraz podstawy craftowania. Więc musimy teraz udać się w jakieś miejsce, żeby zobaczyć, jak się tworzy coś z czegoś innego. Hold on.
Dobrze się spisałeś, zapewniając sobie miejsce w drużynie. Ja jestem Anthy. Jestem lokalną szwaczką. Czy tam krawcową. Profesor poprosił mnie, żebym przygotowała ci ubrania na zmianę, więc proszę bardzo, możesz ich używać. Dobrze, i dostaliśmy Everyday Kimono. Czyli takie codzienne kimono oraz codzienne spodnie. Ciekawe w sumie, jak to wygląda. Już nie pamiętam, chociaż myślę, że nasze przebranie obecne będzie chyba z nami do końca. Mam nadzieję, że you'll avail yourself. Że może pokażesz się w jakichś lokalnych sklepach. Dobra, jest Yakari. Tędy. No dobra, to idziemy. Idziemy uczyć się, jak robić coś z czegoś. Albo jak MacGyver z niczego. Możesz używać tutaj tego stołu do robienia różnych rzeczy w wiosce. A taki chyba stół też mamy w naszym domku. I dam ci na początek wszystko, co mi się potrzebowało do zrobienia pokeboli. W ramach pogratulowania za to, że dołączyłeś do nas. Możesz wydać ubrania z kolei na ubrania albo inne lepsze, ciekawsze rzeczy. Dobrze, zrób teraz pokebole. No więc możemy używać właśnie takich stołów rzemieślniczych i zestawów narzędziowych do tworzenia różnego rodzaju rzeczy, pod warunkiem, że oczywiście mamy niezbędne materiały oraz receptury. Dobra, więc możemy teraz sobie zrobić pokebola. Mamy na 20 sztuk różnego rodzaju rzeczy. Tak naprawdę możemy zrobić w opór, bo te pokebole to nam się przydadzą. Więc tak w prosty sposób robi się pokebole. Są podstawy robienia rzeczy. Ach, rzemiosło. Ciężko uwierzyć, że już tym się zajmujesz, chłopcze. Albo koleżko. Jak dobrze pamiętasz, pokonują różnego rodzaju dziwne moce. Z pokebolami, które stworzyłeś, możesz je wykorzystać. Te pokebole możesz wykorzystać do łapania ich. A co więcej, im więcej gatunków będziesz w stanie złapać, zapisać, tym więcej będziesz miał zapisów w Pokédexie. Więc proszę bardzo, tutaj jeszcze jest notatnik. Więc otrzymaliśmy właśnie Pokédex. No i tutaj Pokédex jest wyjątkowo w formie papierowej. Aczkolwiek, jak się tak wspomni gry z pierwszej generacji, to tam też wydało się być, jakby był książką. No ale dobra. Mamy tutaj właśnie taką, no właśnie powiedzmy, książeczkę z zapisami na temat Pokémonów. No i tak, tutaj możemy go sobie otworzyć i mamy też niezaraportowane zadania. Mamy tu też jeszcze właśnie ile mamy Pokémonów złapanych na poszczególnych obszarach widziane, jak i również ile punktów nam potrzeba do następnego rankingu. Możemy sobie tutaj otworzyć i podejrzeć różnego rodzaju Pokémony właśnie. No i tak, tutaj wyjątkowo, żeby złapać Pokémona, nie wystarczy go tylko właśnie, czy żeby mieć wpis w tekście, nie wystarczy go tylko złapać. Trzeba również zebrać na jego temat różnego rodzaju dane. Tak jak na przykład tutaj mamy Ashawata, więc żeby móc zebrać pełen wpis, musimy mieć wyższy tak zwany research level. No i żeby go podnieść, musimy robić inne zadania, na przykład mieć więcej złapanych, zobaczyć ile razy używał oko jetu, czy na przykład go ewoluować. Również są jeszcze inne, pomniejsze rzeczy, natomiast te oznaczone strzałką sprawią, że nasz ranking pójdzie do góry. Do końca nie jestem pewien, czy te niezaznaczone też mają jakiś wpływ, aczkolwiek tu pewny nie jestem. Dobra, w każdym bądź razie mamy tutaj trochę różnych rzeczy. Niektóre są łatwe, ale na przykład tutaj investigated the bidów that bother the village, czyli tutaj sprawdzenie bidów, które nękają wioskę. Metoda jest nieznana. No tutaj będziemy mieli trochę zagwozdek, żeby taki, powiedzmy, Pokédex uzupełnić. Przygotowałem ten zapis dla ciebie. Mam nadzieję, że będzie cię prowadził przez, powiedzmy, te wszystkie poszukiwania Pokémonów w naszym wielkim regionie. Będziesz musiał uzupełnić dużo różnych zadań, aby pomóc profesorowi uzupełnić ten Pokédex. To samo jeśli chodzi o mnie. Również zajmuję się tymi samymi badaniami.
Chętnie wyjaśnię Ci więcej na temat zadań, jeżeli będziesz mógł mi, powiedzmy, asystować, tak więc dołącz do mnie przy obozie, właśnie w polach, kiedy będziesz tylko gotowy. W polach obsydianowych. Dobra, możemy włączyć guiding. No i dobra, więc tutaj ekipa rusza. Przepraszam, mogę Cię wziąć na chwilę? Słyszałem, że udajesz się do obozu. Właśnie na polu, w polu, może w terenie. Czy mógłbyś wziąć, przyjąć pewne zadanie? Ja tu tutaj na straży, więc nie mogę puścić po sterunku. Ale... Abad Abi... Ale tu zaczekam, jeżeli będziesz chciał pomówić o tym. Więc właśnie, ludzie od czasu do czasu mogą mieć dla nas zadania, więc wtedy się pojawi ikonka właśnie tego typu. I wtedy, jak do nich podejdziemy, możemy pomówić na temat różnego rodzaju właśnie zadań. Dobra, zadanka też, czy pojawiają się na mapie? Tak, mamy. Mamy w zasadzie 4 requesty, czyli zadania. Więc możemy zacząć od tego. Warto je robić, warto je zbierać, bo ciekawe rzeczy za to dostajemy. A więc jest pewien Pokémon imieniem Wurmple. Słyszałeś może o nim? Tak, wiemy co to jest. Bo widzisz, właśnie rozmawiałem z profesorem Lamentonem i powiedział mi on, że ten Pokémon, jak zbierze odpowiednią ilość doświadczenia, to może zmienić swój wygląd i stać się silniejszy. Powiedział, że ten fenomen jest zwany ewolucją. No właśnie, niektóre Pokémony mogą przejść ewolucję i zmienić swoją właśnie formę. Również zdecydowałem, że chcę trenować i ewoluować Wurmpla właśnie osobiście. Jesteś członkiem właśnie ekipy zwiadowczej, więc jeżeli złapiesz Wurmpla, to przekazałbyś mi go? Oczywiście. Mam dla ciebie zamian nagrodę. Przekażę coś, na pewno. Przekop, daj mi Wurmpla. No dobra, mamy jedno. Tam jest jeszcze drugie zadanko. O, ty jesteś tym nowym przybyszem z wioski, który przybył z niebios. Widzę, że wybierasz się na zewnątrz wioski. No z pewnością, w końcu jesteś w trakcie wypełnienia pogadeksu dla, powiedzmy, grupy zwiadowczych, czy nie? Pewnie mógłbym cię prosić o zorientowanie się troszeczkę na temat Pokémona, jakim jest Stali. Naprawdę, jest to straszne stworzenie. Znaczy, Pokémon to straszne stworzenie, ale kiedy widzę Stalego, to po prostu... Zupełnie czuję się, odczuwa, budzi inne odczucia może. Aż naprawdę... chciałabym z chęcią dotknąć jednego. Pozwól mi zobaczyć uzupełniony wpis w Pokédexie dla Starlego. No dobra, ale to jeszcze nie jest koniec zadanek, bo zadanka jeszcze... tutaj jeszcze coś jest. Dobra, możemy sobie oznaczyć, przypiąć pineskę i właśnie tam się idzie. Bo tam ktoś chyba jeszcze z kolejnym zadaniem na nas czeka. Tak jest. Niestety musimy tylko podejść bliżej, żeby móc tą osobę zobaczyć. No ale dobra. Tu też mamy zadanie. Czy Pokémony tego samego gatunku mogą być w różnych rozmiarach? Wiem, że profesor coś mówił na ten temat, że rozmiary mogą być różne. To tak się porówna jednego obok drugiego. Jeżeli byłby Buizel większy od mojego, to z chęcią bym go zobaczył i porównał. Ale ty widzę, że nie masz problemu z zapamiętaniem Pokémonów, więc myślę, że nie będzie to dla ciebie wyzwaniem. Nie chciałbym, żebyś złapał Buizela większego niż mój i mi go pokazał. Dobra, więc mamy jeszcze złapanie Buizela. Trzeba złapać dużego. No dobra, więc... poszukamy i Buizela. No dobra, i pozostaje mi jeszcze jedno zadanko. Które jest tutaj. Tych zadań to tak naprawdę zbieramy co niemiara. Zaraz się przyjrzymy im wszystkim. No dobra. Wiem, że uszy Shinxa mają dziwne znaki, ale czy... Nie, nie zapamiętam tego. Po prostu nie da mi to spokoju. Hej, czy ty nie jesteś z tego... z grupy zwiadowców? Jeżeli zapiesz Shinxa, to możesz mi pokazać. Chciałbym zobaczyć jego uszy na własną... Chcę zobaczyć jego włosy, proszę.
Zapamiętam to sobie na zawsze. Dobra, a ja chyba mam Shinxa tak naprawdę. Czy masz Shinxa, żeby mi pokazać? Mam, proszę. Dobrze, więc zobaczmy jego uszy. Dokładnie tak. Mają ten taki skrzyżowany wzór. Przypomina to trochę gwiazdę. A, chętnie już jaką ulgę poczułem. Jakby po prostu wykrztusił kość z gardła. Naprawdę. Dziękuję ci za pomoc. Dobra, więc ukończyliśmy zdanie i tu na przykład dostajemy 3 potiony. Dobrze, i tutaj jest jeszcze coś takiego, tylko nie pamiętam, gdzie to było. Tutaj. Tutaj mamy znowu zagrodę. I właśnie, czymże jest ta zagroda? Otóż w zagrodzie możemy przechowywać nasze Pokémony. Tak jak wcześniej były to boksy, tak tutaj mamy zagrodę. Więc tutaj możemy właśnie zmieniać drużynę i odstawiać nasze poksy. Więc możemy sobie wejść w tryb wieloprzenoszenia lub pojedynczego na przykład. Tak jak to było w boksach. No i tutaj mamy zagród na razie 8, ale im więcej poksów złapiemy, tym bardziej one się tutaj nam rozszerzą. Powiększą, może tak. Dobra, na razie mam samego oszałata, ale i tak będę łapał całą masę poksów, więc no, wiemy dużo nowych. Także na razie te można zostawić w zagrodzie. Dobra, tu też mamy dostęp do skrzyni, gdzie możemy właśnie zdeponować różnego rodzaju rzeczy. Choć na razie to sobie zostawimy, bo i tak nie mam ich jakoś wybitnie dużo. Dobra, można by w sumie ruszyć w pole. Więc ruszamy na pole obsydianowe. Łapać tam poksy. Mamy jeszcze trochę czasu, więc pewnie coś jeszcze połapiemy. Dobra, no to tak, jesteśmy. Dobra, doberka. No to zaczynamy. Żeby uzupełnić Pokédex, musisz zdobyć jak najwięcej zadań, żeby to podziałało. Jakby szczegóły zadań możesz znaleźć właśnie w Pokédexie w każdej chwili. Dokładnie, więc tutaj Research Tasks, czyli to właśnie zadania, są zadaniami potrzebnymi do uzupełnienia wpisów w Pokédexie. Każdy gatunek Pokémona ma inne różnego rodzaju zadania. Przyciskając w dół możemy otworzyć właśnie Pokédex i zobaczyć, co mamy w nim zarejestrowane. Kiedy skupimy się też na dzikim Pokémonie przyciskiem ZL, możemy natychmiast sprawdzić różne dane na temat jego gatunku. Przyciskając właśnie w dół, to od razu właśnie przejdziemy do strony w Pokédexie i będziemy mogli wtedy zobaczyć, jakie powinny wyglądać zadania. Musisz łapać lub walczyć z różnego rodzaju Pokémonami, żeby uzupełniać zadania. Wykonuj te zadania, będziesz zbierał punkty, które ci powiedzmy pomogą w zadaniu, oczywiście w ich uzupełnieniu. No i jeszcze jedna podpowiedź. Jeśli zobaczysz to dzikiego Pokémona, który próbuje cię zaatakować, to możesz uniknąć jego uderzenia. Uniknąć? Dokładnie, obserwuj uważnie. No i właśnie, możemy zrobić tego typu unik. Jakże zwinny. No i pięknie właśnie w ten sposób możesz wykonywać uniki. Jeżeli będziesz się poruszał z odpowiednią lekkością, to będziesz w stanie uniknąć powiedzmy ataki dzikich Pokémonów. Tak więc warto jest to uważać, żeby cię nie powiedzmy uderzyły. Pewnego razu grupa musiała mnie pozbierać, bo zostałem mocno zaatakowana przez atak Shinxa. Ale nie przejmuj się. Mam już sporo doświadczenia w przyjmowaniu różnych ciosów na siebie. Niewątpliwie. No dobra, więc Akari rusza, a tymczasem my możemy też robić uniki przyciskiem Y. Dobra, więc możemy podążać za Akari ponownie. I cóż tutaj ona nam pokaże. Dobra, więc teraz znowu się podzielę z tobą częścią wiedzy. Jak skupisz się na Pokémonie i przyciśniesz w dół, to możesz zajrzeć w Pokédex. Na przykład na tym Bidufie. No dobra. Zasadniczo to na każdym Pokémonie. A kiedy jest czas na walkę, pamiętaj, że możesz zmieniać Pokémony między przedmiotami przyciskiem X. Dobra, pójdę przodem.
Dokładnie. Więc ogólnie to tak, jak się przybliżymy, wciśniemy sobie w dół, to możemy tak, mieć ilość złapanych przede wszystkim i ilość ewoluowanych jest najbardziej taka istotna. Natomiast mamy też ilość pokonanych lub ilość różnych form otrzymanych, a w zasadzie to mamy formy dwie, gdyż samiec i samiczka różnią się od siebie. Dobra, możemy też z nim zawalczyć. Otóż też mamy takie zadanko, że powinniśmy wykonać odpowiednią ilość aquajetów. No to aquajet sobie leci. Bidu Fallout na szczęście nie trafiony. Dobra, to jeszcze raz aquajet. No i takiego bitofa nawet osłabionego można złapać. Dobra, trochę dostajemy. No dobra, to teraz tak. Pokeball. Tak jest. Nie wiem, czy ja złapałem wcześniej Santa czy samiczkę. Ale i tak tych bidufów trochę trzeba złapać. Także warto korzystać. Dobra, mamy 2 na 3 właśnie, jeśli chodzi o zadanie, trochę doświadczenia i widzieliśmy 2 razy, jak Aquajet był użyty przez Oshawata. Dobra, tu coś leży. Możemy znajdować różnego rodzaju rzeczy, znajdźki. Tu mamy właśnie chociażby Apricorn. No i tak, tu też mamy skały, po których jako tak można się wspiąć, ale nie po wszystkich. Bo jak będziemy się wspinać zbyt intensywnie, to nasza postać może sobie po prostu z tym nie poradzić. Dobra, tam gdzieś Shinxa słychać. Ogólnie to w zasadzie jest o tyle tak cicho w tej grze, tak nie ma muzyki, w mało którym momencie jest ona tak naprawdę słyszalna. Gdzieś tam czasami w polach ta muzyka może i wybrzmieć, ale tak naprawdę jest jej stosunkowo niewiele w stosunku do zawsze muzycznych gier. Dobra, to nie tak miało być. Dobra, uciknam. A ja zapomniałem, że to ja poksy chciałem wysłać. Dobra, więc Bidyf, tutaj poziom drugi. Aquajeta. No i tutaj poksów no, trzeba łapać. Dużo. Jak najwięcej. No i tutaj Aquajeta też używać jak najwięcej, żeby wpis Pokédex się mieć. No i tutaj z kolei mamy pokonanego, więc też mamy dodatkowy jakby wpis. Dobra, tam chyba jeden mi zwiał. No tam poleciał z tyłu gdzieś. Dobra, tu jeszcze mamy Miracle League. Mamy też Starlego. Dobra, coś tu mnie chyba widziało. Pokémony też możemy podejść od tyłu, tylko pytanie, czy by mi się to udało. Tutaj. A właśnie, jak złapiemy go z zaskoczenia, to mamy ekstra turę, w której nam nic nie będzie mógł zrobić. Także Aquajet. No właśnie, więc teraz nie może się poruszyć. No i dobra, jeszcze raz Aquajet. No i pytanie, co zrobi Bidoof? Trzyma gardę i atak. No dobra, spróbujmy go pochwycić. To jest samiec, więc teraz będę miał na pewno dwie formy. Dobra, mamy to. Mamy Bidoofa. Dobra, i level dla naszego Oshawata. No i mamy ciężki egzemplarz i jeszcze 2 inne zadanka. Zobaczmy sobie, jak to idzie. Czyli mamy 3 sztuki na kolejne zadanie z 6. Mamy też 2 formy. Ilość ewoluowanych brak. Niestety, tutaj, żeby ewoluować Bidoofa, no to trzeba mu wbić odpowiedni poziom. Dobra, tutaj też można by się zastanowić nad Starlem, jakie tutaj zadanko jest potrzebne. Dobra, znienacka. Dobra, zobaczmy, jakie tutaj mamy. Number of cards, number of defeated, number of different forms, bo są 2. I number of cards without being spotted, czyli bez zauważenia. No dobra, to takiego niezauważonego teoretycznie można złapać. Tak, jeśli chodzi o przedmioty, które mogłyby mi się przydać, on prawie że na mnie idzie. Poczekam, aż się odwróci, bo mam nadzieję, że to zrobi. Ale widzę, że tak chyba średnio się do tego kwapi. Któryś ma to poziom, w ogóle jesteśmy w stanie zobaczyć. Tak, nie do końca.
Dobra, złapanie jest na żółty. Dobra, element zaskoczenia, więc tam widzieliście, że przez moment strzałki się podniosły. Co znaczy, że łatwiej było go złapać, dobra. Ale czy on mnie zobaczył? On z czasem może uciec. Ale nie ucieka. Ewentualnie można użyć jagódki. Dobra, jestem cały czas w ukryciu. Nie możesz mnie zobaczyć przecież. Dobra, no, może na chwilę odwrócić uwagę jagódką, ale mam ich nie za wiele, a ono może, mogło mi się przydać do czego innego. Dobra, to teraz tak, ten jest ładnie tyłem odwrócony. Oj, nie pykło do końca. Można spróbować łapać jeszcze kilka Pokémonów. Dobra, spłoszyliśmy go, niestety. Dostałem jeszcze Aplikorn, ale złapałem jednego bez bycia zauważonym. Dobra, tutaj chyba aż tak daleko nie dorzucę. Dobra, Starly ma się na baczności. Dobra, Pokéball nie zadziałał, niestety. No ale nic, dobra, tu mamy jeszcze kolejne leczydełko. Dobra, co tu mamy jeszcze? Co nam Akari jeszcze powie? Jeszcze jedna rzecz. Nie zapomnij otwierać Pokédexu, jak skupiasz się na Pokémonie. Właśnie możesz też i sprawdzić zadania właśnie na Starlym. Kiedy zrobisz zadania Starlego, ale... Aha. Właśnie jedno zadanie jest, żeby złapać Starlego bez zauważenia, czy żeby cię nie zauważył, więc możesz ukrywać się wtedy właśnie w trawie. To już zasadniczo wam pokazałem. Pójdę dalej przodem, będę czekała, aż uzupełnisz koniec zadania. Dobra, ona poszła tam w lewo. Dobra, natomiast tak, ja tu się spróbuję schować w trawie. I spróbuję złapać może takiego Starlego. Dobra. Znienacka niezauważony. Dobra, mamy kolejnego Starlego. Kurczę, ależ on daleko uciekł. Dobra, szybko przemykamy. Chowamy się w trawie. Dobra, kolejny niezauważony. Dobra, czy to nie zobaczył? Tego nie wiem. Dobra. W sumie widzę, że jedna bardzo ważna rzecz jest nieustawiona. Dobra, złapie się? Złapał się. Dobrze. Natomiast tak, bo tu widzę, że to jest bardzo zła rzecz, która jest tutaj ustawiona, a mianowicie jest to autosave. Dobra. Autosave'a nie chcę. Dobrze, tu można trochę aprikornów zdobyć. Chociaż nie tylko. Czasami z drzew mogą wypaść jagódki bądź aprikorny. To zależy tak naprawdę od tego, jak co wygląda. Dobra, zobaczmy, jak tam z zadankami stoimy. Czyli tak, mamy już 300, ale potrzebuję mieć 6 złapanych. No i jeszcze tutaj mamy bez zauważenia kilka. Mamy też różne formy. No dobra, ciekawiej będzie z Shinxem. Shinx jest też poksem agresywnym. Ale dobra, może też się to uda złapać bez zauważenia. Dobrze się przestawić na Pokémony, w razie czego jakby przyszło mi walczyć. No dobra, co my tu więcej mamy? Tutaj więcej za bardzo nic nie widzę. Dobra, tu za to mamy Aprikun. I właśnie też zarzucanie poksem w różne rzeczy dostajemy też i expy. A jakże? Dobra, tu się na przyczajce zbierzmy. W zasadzie też możemy używać kilku Pokémonów do różnych rzeczy. Dobra, tu tak samo możemy wysłać do walki. Dobra, jest złapany na elemencie zaskoczenia. Dobra, Aquajeta.
Dobrze, ten ma się na uwadze, ale uciekł. Tak też bywa, niestety. Dobra, z ciekawszych rzeczy to tutaj mamy na przykład kamień, z którego właśnie może wypaść ten kamień istotny do właśnie robienia pokeboli. To też jest jeszcze Medical Leak. Dobra, tu też jeszcze mamy drzewo z jakutkami. Dobra, jest coś, co chcę złapać, czyli Wurmple. No dobra, zobaczmy, czy tak się uda. Dobra, mamy Wurmpla. No i fajnie, dobra, Wurmple był jednym z Pokémonów, które potrzebowałem do zadania. Dobra, tu się trzeba na przyczajce zebrać na Starlego. Wydaje się to być całkiem spory osobnik. Dobra, z zaskoczenia. Dobra, mamy kolejną sztukę. Mam już 6 w zasadzie nawet. Z czego 5 bez bycia zauważonym. Dobra, tu mi nie pykło pokebolem. Ale tutaj ten Wurmple to w ogóle się nie odwrócił nawet. Dobra, tutaj element zaskoczenia. Znowu Wurmpla spróbujemy złapać. Dobra, mamy drugą sztukę złapaną. No i tutaj mamy nawet 2 złapane, nie będąc zauważonym, co jest dość istotne. Dobra, Oshawott, jedziesz. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, jakie mam zadanka na niego. Number of Evolved. No dobrze, że mam jednego w drużynie, bo akurat tutaj ewoluować Wurmpla jest dość łatwo. Dobra, złapmy sobie jeszcze tego i może na tym zaprzestaniemy naszym dzisiejszym odcineczku. Dobra, ewentualnie ustawmy sobie Oshawotta na front. Dobra, złapał się. Super. I tak, tu mam jeszcze leczydełko. Dobra, tu mamy Shinxa. Za Shinxa trzeba uważać. No i właśnie. Co do jeszcze naszych tutaj rzeczy, to możemy też właśnie użyć jagódek, żeby podleczyć naszego Oshawotta. Jest to bardzo fajne leczydełko, przynajmniej na starcie. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, myślę, że to będzie już na tyle, tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny odcinek, w którym to dalej będziemy kontynuować naszą przygodę i eksplorację Pokédexu. W dzisiejszym filmie to wszystko. Ja z wami się żegnam. Do usłyszonka. Cześć!